Jelenia Góra jest miejscem marszałkowskim, a my robimy festiwal pod jakby egidą marszałkowską województwa wrocławskiego, więc przyjechaliśmy tutaj w ramach festiwalu filmowego. Dzisiaj jestem ja, jutro jest Janek Nowicki, pani Dereszowska. Będzie się coś działo. Za chwileczkę rozpocznie się wyświetlenie filmu Psy. Czy jest pan jakoś emocjonalnie z tym filmem związany? Tak samo jak z pozostałymi 120 filmami, które zrobiłem w swoim życiu. Czyli w sumie tyle, że to jakiś okres w moim życiu, który musiałem ciężko przepracować. Też pewna taka, można powiedzieć, może nieświadomie, ale taka działalność edukacyjna, bo bardzo dużo osób w wieku 30 lat w chwili obecnej wiedzę o zmianach ustrojowych czerpie właśnie z tych filmów. Bardzo mi miło z tego powodu. Po filmie będzie się pan spotykał z publicznością, z fanami. Czy będzie jeszcze coś dodatkowo, jakieś autografy na pewno będą? No to co zawsze pewne. Czy jakiś obecnie jest kręcony może film lub jakaś produkcja? Z pana udziałem. Wie pan, mam dwie rzeczy, ale jakby jest taka tradycja, że dopóki nie zacznę dnia zdjęciowego, czy nie zacznę pracy, nie mówi się o tym, ponieważ taka jest tradycja. Nie mówi się o rzeczach, których nie ma umów. Ale mogą liczyć jeszcze, że zobaczą jakiś film. Tak, pewno tak. Korzystam z tego, że ten, kto na mikrofon w danym momencie, ten ma władzę. Ja mam mikrofon. Chciałbym poprosić bohatera, aktora, z tego głównego aktora z filmu Psy i nie tylko, pana Bogusława Lindę, o dwa zdania. Jak by pan dzisiaj, po tych 20 latach, ten film mógł zareklamować? No mniej więcej tak jak się reklamuje odgrzewane kotlety. Było już parę lat temu, widzieliście to parę razy, więc lekko jestem zażenowany, że muszę stać przed wami i opowiadać o tym samym po raz pierwszy. Ale jeżeli będziecie się chcieli czegoś dowiedzieć ciekawego, to zapraszam. Tak też sobie założyłem 3 lata temu, tworząc ten festiwal, żeby to był nasz regionalny festiwal, taki w sensie regionalnym, mówiąc o tym, że środki, dofinansowanie pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego, w związku z tym chciałem oprócz Wrocławia jeszcze włączyć dwa miasta z Dolnego Śląska i w ubiegłym roku była to na przykład Oleśnica i Strzelin, w tym roku jest to Jelcz Laskowice i właśnie ta gościnna, piękna nasza Jelenia Góra. Jesteśmy naprawdę bardzo z Bogusławem dumni, że zechcieli nas zaprosić tutaj do tego miasta i tutaj możemy część festiwalową również odbyć. O tym to najlepiej powiedział Bogusław Linda, na czym polega, ale no jest na pewno sztuka zasadnicza. Jeśli chodzi o aktorstwo filmowe, stoi się tak, jak ja teraz tutaj przed panami stoję, prawda? Mówi się do kamery, a w teatrze mówi się do widza. Jest ten dialog taki pomiędzy aktorem i pomiędzy widzem. Jest, gdybyśmy mogli tak filmowo właściwie zobrazować, to w teatrze reżyser siedzi w siódmym rzędzie zazwyczaj i widzi tak, jakbyśmy jeden obiektyw mieli, prawda? Natomiast w filmie są zbliżenia, są setki tak zwane i tak dalej, i tak dalej. Jest gra oczami również. W teatrze tego nie widać. Jest zupełnie inne aktorstwo. Aktorstwo filmowe od aktorstwa teatralnego. Zresztą wystarczy spojrzeć, że nie wszyscy aktorzy wybitni teatralni sprawdzają się później w filmie. No i odwrotnie. Też tak bywa, że niektórzy nawet nie chcą. No, takim przykładem aktorki, która jest wybitną aktorką filmową, jest Beata Tyszkiewicz, która w teatrze nie grywa i nie grała. Tak? Także no, mniej więcej na tym to polega. Chciałbym, że nieładnie to zabrzmi, ale pokazać ten festiwal, obskoczyć, jak to się mówi, więcej miast tutaj w regionie, ale skoro, jeśli nas Państwo zaprosicie, na pewno tutaj przyjedziemy, możemy zorganizować jakąś fajną imprezę filmową, cykliczną, ja zresztą o tym z prezydentem rozmawiałem, taką, gdzie będziemy mogli przybliżyć może nie tylko same aktorstwo, ale również reżyserię filmową na przykład. Także my jesteśmy tutaj otwarci, a ponieważ te festiwale, które organizuję, a przede wszystkim Festiwal Aktorstwa Filmowego, ale również reżyserii filmowej Świdnicy, powiem tylko, że w ciągu jednego dnia praktycznie nie ma już miejsca, a te miejsca są liczone w dziesiątkach tysięcy, także no dochodzi nieraz do scen takich, mówisz, jak to się mówi, dantejskich, tak, że jeden drugiemu bilety wyrywa z rąk dosłownie. Ale to jest właśnie to, co jest fajne w tych festiwalach, to jest film schodzi na drugi plan. Na pierwszym planie jest aktor.
prawda? Film jest pretekstem nieraz do pokazania sylwetki aktora i stworzonej przez niego wybitnej kreacji aktorskiej. Tak było w tym roku. Zaproszeni goście, ich było mnóstwo, prawda? Począwszy od Jerzego Sztura, właśnie poprzez Bogusława Lindy, który jest filmem artystycznym. Ale ja mógłby czwórkiem wymieniać: Artur Żmijewski, Robert Pięckiewicz, Marcin Dorociński, z kobiet Beata Tyszkiewicz, Joasia Brodzik, Katarzyna Figura, Sonia Bohusiewicz. No mówię, tych mnóstwo jest gwiazd, które przyjeżdżają i pokazują właśnie filmy, w których wystąpiły i jednocześnie na spotkaniach z widzami tłumaczyły, na czym polegała ta praca przy danym filmie i na czym polega ta wybitna, szczególna kreacja aktorska, którą stworzyły w danym filmie.